Teraz prosimy bardzo panią Kaję dla urozmaicenia ladies. Polityka to nie jest czerwony dywan w Hollywood, gdzie się chodzi i wygłasza dobrze brzmiące zdania, czy pokazuje się swoje prywatne poglądy. Możecie sobie składać projekty poselskie, ja mam nadzieję, że one nie wyjdą nigdy z laski marszałkowskiej. Natomiast jeśli już mówimy o wolnej aborcji, jeśli pani Wanda Nowicka tutaj wychodzi z takimi postulatami, to akurat miesiąc temu była 77. rocznica wprowadzenia wolnej aborcji dla Polek przez Adolfa Hitlera. Składam pani najlepsze życzenia z tej okazji. Ja chcę bardzo mocno powiedzieć, że tam, gdzie jest środowisko homoseksualne, tam pojawi się pedofilia. Tak po prostu jest, tak jest zawsze. Wprowadzanie pigułek dzień po środków wczesnoporonnych i to jeszcze bez recepty, to jest tak naprawdę działanie na rzecz męskich szowinistów i nieodpowiedzialnych samców. Nie przejmujcie się tymi ludźmi, którzy tam szerzą swoje lewackie ideologie. My dojdziemy do władzy i odetniemy im finansowanie ze środków publicznych i nikt nie będzie płacił na nich ani złotówki. Tak naprawdę mamy do czynienia z takim miękkim totalitaryzmem, z takim narzucaniem... Tęczowym. Tak. Ta tęcza, jaka jest, każdy wie, tak? Jest sześciokolorowa, a nie siedmiokolorowa, usunięto z niej błękitny kolor, bo bardzo denerwował, tak? Kolor maryjny. To zawsze też jakby podkreślam, że bardzo ciekawa sytuacja, w jaki sposób te tęcze przerobiono. Gdyby nas wpuszczono do mediów i bardzo dobrze wiedzą to przełożeni i szefostwo mediów publicznych, to byśmy mieli 35% w całej Polsce. Dlatego, że jest bardzo duży elektorat, który czeka na Konfederację, tylko ten elektorat nie ma szansy się o nas dowiedzieć. Jeżeli ktoś chce krytykować, to niech to zrobi sam. Krytykowanie Kai Godek, proszę państwa, jest nie na miejscu. Także proszę sobie zapamiętać, wpoić, przyswoić raz na zawsze.